Kolumbię możemy nazwać spiżarnią świata, ponieważ jest tutaj więcej owoców i warzyw, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Poza tym Kolumbia to jest ojczyzna frutoterapii, no i kraj szczęśliwych ludzi. Więc skoro Kolumbia to taka naturalna apteka i skoro żyje się tutaj tak wesoło, no to w takim razie zobaczmy, co tutaj Kolumbijczycy jedzą, zobaczmy w ich talerze i co sprawia, że są tacy temperamentni. Oto 5 kolumbijskich, bardzo kolumbijskich afrodyzjaków. Zaczynamy! Po pierwsze borojo, najsłynniejszy kolumbijski afrodyzjak. Endemiczny owoc, bardzo apetycznym wyglądzie, pochodzi z Choco, z jednego z najbardziej wilgotnych regionów na całym świecie. Borojo jest bardzo delikatnym owocem i trzeba właśnie konsumować je zwykle w takiej pulpie. I borojo jest najsłynniejszym afrodyzjakiem, ponieważ jeśli w Kolumbii do obiadu podamy sok z borojo, to wszyscy goście będą na siebie wymownie spoglądać. Borojo to taka prawdziwa kolumbijska viagra, ponieważ jest niezwykle rewitalizujący i odżywczy. Wspomaga produkcję hormonów płciowych, więc wiadomo, że jest przymierzeńcem w sypialni. A Kolumbijki mieszkające w regionie Choco uważają, że również ma właściwości odmładzające, więc nic, tylko podczas waszej kolumbijskiej podróży próbować borojo dowoli. W sorbetach, w koktajlach, albo nawet, jeśli ktoś jest odważny, tak po prostu na surowo. A skoro już o potentnym borojo mowa, to Kolumbijczycy dokładnie wiedzą, jak go wykorzystać i przygotowują taki oto eliksir, który podniesie na nogi i umarłego. Jest to pulpa z borojo z mlekiem, z destylatem z trzciny cukrowej, białym winem i przyprawami. Więc czego innego możemy się po takim wspaniałym napoju spodziewać? Zobaczymy, jak smakuje. Na zdrowie! Pycha! No i mróweńki, czyli mrówki pupiatki, Hormigas culonas. O nich mówiliśmy już w kilku okazjach, natomiast chciałabym powiedzieć, że to jest duży afrodyzjak, ponieważ są symbolem seksualności. Mrówki wylatują ze swoich gniazd w określonych porach roku i były bardzo popularnym prezentem ślubnym w epoce kolonii i również w czasach prekolumbijskich. W Kolumbii na szczęście jest jeszcze więcej afrodyzjaków, a Milo, pies Juana Davida, doskonale wie, o co chodzi. Chontaduro, czyli kolejny endemiczny owoc z Kolumbii, z regionu Cali, czyli kolumbijskiej stolicy salsy. Chonta co? No właśnie, owoc palmy, którą Indianie nawet nazywali drzewem miłości. Ma bardzo dużo białka i więcej witaminy A niż ustawa przewiduje, czyli po prostu więcej niż dzienna dawka. Podnosi bardzo wigor, podnosi energię, no i jest bardzo dużym, według Kolumbijczyków, sprzymierzeńcem sypialni. I jeszcze jeden afrodyzjak, kakao. Może nie jest do końca kolumbijski, ale Kolumbia w tej chwili produkuje jedno z najlepszych kakao na świecie. Już sama nazwa wskazuje, że przynosi do gwiazd. Kakao, Teo Broma Kakao, Teo Bóg, Broma Napój, czyli już na dworze Montezumy wiedziano, że używano go w ceremoniach i wiedziano, że kakao ma bardzo duże właściwości wigoryzujące i odżywiające. Ma również naturalnie bardzo dużo magnezu, więc odpręża i relaksuje i bardzo dobrze nastraja. Mówimy tu oczywiście o kakao 100%, nie o czekoladzie, które ma inne dodatki. Więc spróbujcie i zobaczcie, czy Montezuma miał rację. Jeśli znacie więcej bardzo kolumbijskich afrodyzjaków, to dajcie oczywiście mi znać w komentarzach na dole. A w międzyczasie subskrybujcie Polkę w Kolumbii i do zobaczenia w kolejnych polsko-kolumbijskich materiałach i ciekawostkach. Do zobaczenia i pa, pa!